Cześć. Jezus mówi, że będzie objawiał imię Boże tak, żeby miłość Boża była w nas. No i co to oznacza praktycznie? Wydaje mi się, że objawianie imienia, znaczenia imienia, czyli obecności, to właśnie bycie razem, to właśnie zatrzymanie się, to właśnie spojrzenie dookoła i zanurzenie się w tej chwili, w tym momencie. Czy to będzie natura, żeby kontemplować właśnie stworzenie, to, że dał taki piękny świat? Czy to zatrzymanie się w spojrzeniu z drugim człowiekiem? Czy to właśnie zatrzymanie się z kimś w rozmowie? Czy nawet w trudnym momencie i zobaczenie tych wszystkich emocji, które w nim są? I Jezus mówi, że właśnie to zatrzymanie się, to, bo to jest to objawianie imienia, to zatrzymanie się w tej obecności może dać miejsce na to, żeby miłość Jego była w nas. Dlatego, że gdy gonimy, gdy jesteśmy ciągle w myślach, wybiegamy szybko, szybko, co teraz dalej? Tak jak każdy człowiek ma zadań na dzisiejszy dzień potąd i mogę biec w jakiś, do jakiegoś kolejnej sprawy tutaj plecak i szybko, szybko wrócić i zrobić masę rzeczy, ważnych rzeczy, a jednak jest coś, co mówi nie, zatrzymaj się, dlatego że Bóg chce, żebyś się tą miłością Jego napełnił. A do tego potrzebujemy kontemplować Jego obecność. I dzielę się z Tobą właśnie tym pięknem, które tutaj jest dookoła, po to, abyś zobaczył dookoła siebie. Może jest coś, co pozwoli Ci się zatrzymać.